I co dzisiaj wykręcamy? 500 km minęło. Wykręcamy tylne koło. Krzaku gołosłowny nie jest. Wykręcamy koło. Bez bacika nie rusz. Równo założyć oczywiście, no i jak się odkręca. Bacik przytrzymuje tutaj do końca i kręcimy. I poszło. I cała filozofia zdejmowania kasety. Mega. No i teraz to Was na pewno zaciekawi. Słyszycie? Spójrzcie, jak wygląda smar, który ponoć wszystko zakleja. Tak ładnie rozprowadził. Myślcie co chcecie. Jaki smar do łożysk. Mam w tej chwili 1200 km. I żeby nie to, że krzyczeliście, że to się zaklei, to bym tego nie wyciągał. Jeszcze z 500 km do 2000 i bym wtedy rozebrał, przeczyścił i pojeździł dalej. Ta tulejka, która siedzi tu w tym bębenku, ona musi być nasmarowana. Ale skoro już to rozebrałem, to po prostu to wyczyszczę. Wszystko elegancko chodzi. Także nie wygraliście nic. Nie będzie konkursu. Zrobimy kiedy indziej. Ale wiecie co? Zrobimy coś innego. Jest to coś takiego i ma taką konsystencję. Jest jak olej, ale gęsty olej. I śmierdzi. To jest jakieś nano. Nanotechnologia, że niby wody się nie boi, odpycha wodę. Dobra, wycieram, składam. I żeby nie było. Tak, dotknąłem tarczy hamulcowej, ale od razu mówię, przy składaniu, przy ostatnim zakładaniu, czyszczę ją. Odtłuszczam albo benzynką, papierkiem. Odtłuszczam. Wiem, że są skrupulatni widzowie i bardzo szczegółowo oglądacie moje filmy, z czego bardzo się cieszę. Nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszę z tego powodu. Ale odpowiadam Wam na pytania. Tak, odtłuszczam za każdym razem, jak zdejmuję w ten sposób, nie zdejmując tarczy. Odtłuszczam chadzinę. Wyczyszczam. I tak jak mówicie, można ją dotknąć. Chcący, niechcący.
A najczęściej się nie chcą. Cocy się dotyka. No i tak jak mówicie, może być bieda. Może skrzypieć. Jeszcze jak skrzypi, to znaczy, że coś tam próbuje hamować. Gorzej jak hamulców nie ma, nie? Nic nie chrobocze. Wszystko ładnie chodzi. Łożysko sobie. Miodzia. Zobaczymy, co ona da. Pewnie będzie znowu tak głośno terkotał. Jak będzie terkotał, to znowu nawala smaru. Jest czyściutkie. Zobaczcie. Czyste, czyściuteńkie. Tak działa na sucho. Tutaj jednak dam to. Nic więcej. Nikt mnie nie namówi, żeby było co innego. O. A tutaj, tak jak mówiłem, robimy eksperymenta. Dajemy olej. Tyle i rozsmarowuję. Ma dobre właściwości smarujące i uszczelniające. Ten olej. Olej smar. Ciekaw jestem, jak to będzie działać. Tak jest posmarowany. Tu oczywiście nie ma to jak zielony łożyskowy. Możecie mi mówić, że niepotrzebnie smaruję, ale ja będę smarował. Bo kiedyś się mówił, jak nie posmarujesz, to nie pojedziesz. I na smarowanie pewnie chodziło, ale to tylko szczegół. Jak to siedzi? Po prostu tak siedzi. O, właśnie. O, tu leja mi się przesunęła. Czysta zębatka. Wiecie co? Ktoś mnie tam poprosił, żebym zważył tą kasetę. Prosicie i macie. Uwaga! Jest waga. Włączamy. 327 gram. Ale to jeszcze nie wszystko przecież, nie? Jedziemy dalej. Ponoć 2 tony ma ważyć. Zobaczmy. gram. Kaseta Sunrise'a. Oryginalnie siedziała także kaseta Sunrise'a, która waży 477 gram.
No i zakładamy kasetę. Oczywiście troszkę zielonego smaru na małego palca. Teraz zobaczcie, jak źle zębatka ta jest założona. O ta, to wszystkie tutaj będą latać. Po prostu nie dokręcicie. I dużo ludzi mówi właśnie, że o, dokręciłem, a to gówno lata. Bo gównianie założona jest ostatnia zębatka. Ta. Ściągamy i zobaczcie. To jest kwestia takiego założenia. O. Dokręciłem leciutko palcami. Nic już nie lata. Nie ma prawa latać. No i klucz dynamometryczny. 40 Nm ISRU. Widzieliście, że smar był, działał dobrze.